Cześć, nazywam się Dawid Jurczyk i pewnie kojarzycie mnie z kanału Projekt Inc., a niektórzy mogą kojarzyć mnie z kanału Bez Kanału. W internecie obecny jestem już od około 5 lat. Mam dwa tematy do poruszenia. Pierwszy temat to, jak znalazłem się w ogóle w tej branży tatuażu, skąd czerpię inspirację, od kiedy się tym zacząłem interesować, bo sporo osób zarzuciło mi, w cudzysłowie oczywiście, zarzuciło mi, że bloger przez tyle lat blogował, opowiadał o tatuażach, a nagle sięgnął za maszynkę i chce teraz dziarać. Nic bardziej mylnego, bo moja historia sięga trochę głębiej. A drugi temat, który chcę poruszyć i przez kilka lat chciałem już nagrać ten materiał, ale jakoś, nie wiem, brakowało mi motywacji, a teraz ją po prostu otrzymałem i pokażę Wam wszystkie moje tatuaże, które wykonałem sobie na swoim ciele, bo sporo osób chce o tym wiedzieć, także zapraszam do tego odcinka. Będzie on osobisty, ale będzie kolorowy. Mam teraz 34 lata. Jestem rocznik 86, urodzony 22 lutego. Tatuaże uwielbiam od zawsze, od kiedy pamiętam. Jak miałem 12-13 lat, wiedziałem już wtedy, że chcę mieć tatuaże. Ja pochodzę z małej wsi o nazwie Bogacica, jest to pod Kluczborkiem w województwie opolskim. A na wsiach bywa to różnie. Każdy każdego zna i każdy o każdym opowiada. Dobre i złe rzeczy. Młode dzieci mają różne marzenia. Jeden chce być policjantem, drugi chce być lekarzem, trzeci chce być strażakiem. Czwarty ma jeszcze całkiem inne marzenia. Ja byłem chyba z tej tylko czwartego sortu, ja zawsze chciałem mieć tatuaże. Nauczyciele, gdy mnie pytali, jakie ty masz, Dawid, marzenia, ja mówiłem, ja chcę mieć rękawy, ja chcę być wytatuowany. Mi to po prostu sprawia radość. W tamtych czasach, gdy miałem 12-13 lat, no nie mogłem mieć jeszcze tatuażu, no bo jak? Przecież dzieci nie mogą mieć tatuażu. Ale ja brałem markery i malowałem siebie. Malowałem różne malowidła na moim ciele i dzięki temu mogłem się naprawdę poczuć zajebiście, bo powiedziałem, że moje ciało zdobi fajny tatuaż. Malowałem również mojego kuzyna pod przymusem. Zmusiłem go, żeby go mogła malować. Malowałem również moich znajomych, przychodzili do mnie na regularne malowanie tribali markerem. Było to bardzo fajne, bardzo sympatyczne. Sporo osób myślało, że ja naprawdę mam prawdziwe tatuaże, że to są niewymyślone tatuaże, tylko prawdziwe, tak? Świadomość ludzi była różna. Chciałem mieć tatuaż, wybrałem sobie tatuaż, który chcę mieć jako pierwszy. Później Wam go pokażę, był to mały chiński znaczek. Nadal jest to mały chiński znaczek, ale już bardziej rozbudowany na dole, na lędźwiach. Niestety potrzebowałem dłuższego czasu, aby sobie go wykonać. Dostałem od mamy motywację w postaci: słuchaj Dawid, jak zdasz szkołę, jak dostaniesz się do szkoły średniej, to będziesz mógł sobie wykonać tatuaż. A że ja do asów w nauce nie należałem, to jakimś cudem po prostu zmotywowałem się i dostałem się do tej szkoły średniej, bo chciałem mieć ten tatuaż. No i dostałem ten tatuaż. Inspirowałem się zagranicznymi kapelami, które były puszczane na MTV, na Vivie, Linkin Park, Papa Roach, Limp Bizkit, Crazy Town, czasopisma zagraniczne też oglądałem, więc tym się karmiłem, tym z tego czerpałem swoją inspirację. Pamiętam rok 2002-2003, mój kuzynki mąż przyjechał z zagranicy, z Niemiec dokładnie, miał tutaj tribala fajnego, tak mi się to spodobało, że po prostu wtedy wiedziałem, że ja muszę mieć te tatuaże, tak? Także u mnie tatuaż był od zawsze. Tatuaż był u mnie od zawsze obecny. Zawsze. I teraz, co się wydarzyło później, bo pójdźmy teraz trochę bardziej do przodu. Bloger, który przez tam 5 lat albo tam 4 lata blogował, nagle zaczyna tatuować. I tutaj jest ciekawa sprawa, poniekąd przykra, bo ja już tatuowałem w 2005-2006 roku. Zakupiłem sobie swój sprzęt. Wiem, czym jest tatuowanie na maszynach cewkowych. Wiem, czym jest tatuowanie na igłach, które trzeba wysterylizować i działać na nich ponownie. Wiem, co to jest stary sprzęt do tatuowania. Tatuowałem. Też dojeżdżałem do klienta. Oczywiście, jak nawet do klienta, w cudzysłowie klienta, tak? Było to takie tatuowanie na wariackich papierach. Wtedy nie było tyle salonów. Miałem też inspirację w Piotrze Janusie, w tak zwanym Ogonie, który niestety już nie żyje. On był tutaj u nas na Opolszczyźnie takim tatuatorem, który obsługiwał wszystkich.
On obsługiwał wszystkich, każdy w cudzysłowie miał od niego tatuaż. Również ja od niego miałem pierwszy tatuaż i się nim inspirowałem. No i tatuowałem w tym 2005, w tym 2006 roku. I wydarzyło się coś takiego, że dostałem jakby nie przykaz, nie informację, tylko posłuchałem kogoś ważnego w moim życiu, który powiedział: słuchaj Dawid, ty tak tatuujesz, to nie jest przyszłościowe. Ty niestety pieniędzy w tym nie zarobisz, weź się za coś innego, weź się za inny biznes. Nie wiem czemu, ale posłuchałem i była to chyba najgorsza decyzja w moim życiu, bo wróciłem do tatuowania po ponad dekadzie, po dłuższych przemyśleniach i to jest po prostu powrót. Ja nie zaczynam teraz tatuować od nowa, tylko to jest powrót do tatuowania. I tutaj muszę zaskoczyć wszystkich tych, którzy myśleli, że ja naprawdę tatuuję teraz, bo to jest modne, bo chcę na tym zarobić. To jest pewnego rodzaju dla mnie misja, pewnego rodzaju dla mnie zajawka od zawsze i jestem niesamowicie szczęśliwy, że mogę tatuować. Nie jestem najlepszym artystą na świecie, ale robię to naprawdę z pasji, z miłości i to nie przyszło od dzisiaj, od wczoraj. To już jest u mnie od zawsze. Mało tego, mój szwagier Tomek, to tak się mówi, szwagier, tak, no u szwagier, ze szwagrem to można flaszkę zrobić, tak? Ale nie, tak naprawdę mój szwagier, a zarazem wspólnik u mnie w pracowni tatuażu Bioprojekt w Kluczborku. Tatuuje już od 8 lat. Tatuuje już od 8 lat, jest on bardzo dobrym realistą i to też jakby tak trzyma razem, że jesteśmy taką małą rodzinką, małą wspólnotą tatuatorską. Mało kto też wie, że ja już byłem właścicielem salonu tatuażu w Kluczborku w roku 2013. Nazwa salonu była Reinkarnacja. Prowadziłem to razem z Piotrem Janusem. Wtedy mój szwagier Tomek zaczynał się uczyć, ale niestety po jakimś około roku, poprzez dziwne okoliczności, przestaliśmy współpracować i nie wiem dlaczego poddałem się i zamknąłem pracownię. Nie wiem, czemu nie szukałem dalej, i nie wiem teraz, dlaczego wtedy nie tatuowałem, dlaczego wtedy nie powróciłem do tatuowania. Miałem też inne interesy, nadal mam, bo ja mam też studio, mam też kanały na YouTubie, blogosfera, to też zajmuje sporo czasu, mam też tradycyjny biznes. I wtedy właśnie też Reinkarnacja w Kluczborku. Pewnie nie jeden z Was oglądający teraz pamięta te czasy. Były to super czasy, świetne czasy, ale to się skończyło i do dziś nie umiem sobie wybaczyć, że chociażby wtedy nie zacząłem ponownie tatuować. Rysowałem, byłem codziennie w studiu, żyłem tym, ale to się skończyło. Nie wiem dlaczego. Tatuaż był zawsze ze mną. Ja już wtedy też jakiegoś mini bloga prowadziłem w tej pracowni. Wtedy to była Reinkarnacja. Ale jakoś dopiero do blogowania takiego poważnego, w mojej opinii poważnego, bo wy możecie inaczej uważać, tak? To był 2 marca 2015. Wstałem rano z łóżka i mówię, to jest ten czas, ja muszę blogować. Wtedy miałem 29 lat, także też nie byłem młodzieniaszkiem, tak? Inspirowałem się dziwnymi, w cudzysłowie, artystami, bo teoretycznie niezwiązanymi z branżą. Ja wiedziałem, że chcę blogować o tatuażach. Później się to trochę zmieniło. Później trafiłem w 2017 czy 16, teraz dokładnie nie pamiętam, na kanał Bez Kanału i tam bardziej się to wszystko rozkulało pod innym względem. Pod względem filmów rozrywkowych, gdzie nasza oglądalność naszych filmów wzrosła do kilkudziesięciu milionów. Ale znowu wracam, bo znowu za bardzo do przodu idę. Nie chcę tutaj namieszać. I w tym 2015 zacząłem blogować. Tak, stworzyłem ten projekt Inc. I zainspirowałem się, nie wiem czemu, Maciejem z Dupy Dąbrowskim i siostrami Bukowskimi. Była akcja chyba Esko dwuje zimę i była tam mowa o tym, że też gwiazdy pojadą, tak? I siostry Bukowskie, nie? Ja do mnie mówię, kurde, kto to jest? Patrzę w internecie, to są blogerki tam fitness, tak? Pozdrawiam Was, siostry Bukowskie, jeżeli oglądacie i macie z dupy, to Wyście mnie zainspirowali do tego, żeby zacząć działać w internecie. Po prostu, bo powiedziałem, skoro Wy potraficie, to czemu ja tego nie potrafię też? I tak się zaczęło. Blogowałem i pewnego czasu, tak mi się wydaje, stałem się chyba takim top blogiem, top vlogiem na YouTubie, bo sporo osób po prostu oglądało to, co ja mam do przekazania, sporo osób też czerpało z moich rad. Teraz może to jest trochę inaczej, bo już nieregularnie już publikuję treści związane typowo z tatuażem, bo mam po prostu inne zajęcia i na innych kanałach działam. Ale jest to fajne, miłe wspomnienie, tak? Jeszcze nie raz rzucam teraz na
Projekt Inc. na Facebooku, na Instagramie to jest w ogóle inna bajka, bo to bardziej też prywatnie wrzucam i też inne działania, ale na kanale Projekt Inc. teraz mamy czerwiec 2020, niebawem pojawi się coś fajnego lub już się pojawiło, zależy kiedy oglądacie ten film. Moje całe życie jest związane z tatuażem i chciałbym, aby tak też było do końca, tak? Mam teraz te swoje studio w Urborku. To też jest długa historia, jak to powstało, ale nie chcę Was po prostu zanudzać. Taka krótki wstęp albo krótkie info o tym, jaką rolę odgrywa tatuaże w moim życiu. Odgrywają duże. Też dzięki tatuażom mogłem podróżować po świecie. Ogólnie dzięki internetowi mogłem podróżować po świecie, bo uwielbiam Amerykę od zawsze. Po prostu uwielbiałem tam latać, tam marzyć na początku, żeby tam latać, a później, żeby tam latać i wracać. Miałem zaszczyt być dwa razy w słynnym Miami Ink, w Miami, tak? To się nazywa Love and Hate Tattoo. Love Hate Tattoo. Miałem też zaszczyt gościć na LA Ink. High Voltage Tattoo by Kat Von D. Odwiedziłem sporo salonów w Polsce. Odwiedziłem niesamowitą ilość konwentów w Polsce. Jeden zagraniczny, to był Dallas Tattoo Convention w 2019 roku w Dallas w Teksasie. I mogę śmiało powiedzieć, że poziom naszych polskich konwentów jest lepszy. Tam było mniej ludzi, mniej się działa, u nas to jest na pełnej, tak? Chociaż teraz trochę przez ten koronawirus, bo aktualnie nagrywając ten film, mamy czasy, gdzie koronawirus trochę namieszał, trochę się to ukróciło. Zdążymy zatęsknić i znowu wrócimy na te konwenty, bo tego było zdecydowanie za dużo. Były takie czasy, gdzie w weekend były dwa konwenty, tak, w różnych miastach i ludzie oszaleli. Już nie miało to takiej magii, już nie miało to takiego pociągu, nie było do tego, żeby naprawdę ruszyć na ten konwent, bo to było co tydzień, tak? A teraz przez pół roku już jest spokój, bo przerwa była od listopada, była przerwa, no a tutaj w lutym ten koronawirus zapanował i już jest grubo ponad pół roku przerwy, więc to znowu się odświeży. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten krótki film Wam tutaj się spodobał, że trochę mnie poznaliście, że wiecie, kim jestem i że nie ja jestem ogólnie niekonfliktowym człowiekiem. Nie szukam zwady, nie lubię się kłócić. Jeżeli coś napisałem, nie wiem, do Was, bo może konkretnie Ty mnie teraz obserwujesz, oglądasz i Tobie kiedyś coś złego napisałem w internecie, albo się to kłóciłem w komentarzach, wiedz, że to nie jest moja inicjatywa. Ja raczej staram się być, w cudzysłowie, grzecznym wobec wszystkich. Chcę, żeby ta sztuka była rozpromowana. I dziękuję Wam też wszystkim za to, bo sporo osób mnie obserwuje. Sporo osób oglądało moje filmiki, sporo osób się zainspirowało tymi filmikami, tak? Ja mam tam filmiki z 2016, 2015, 16, 17, gdzie był taki szczyt Projekt Inc. tak naprawdę. Wtedy filmów dużo nagrywałem, dużo tematycznych, gdzie na przykład filmy były filmy w temacie, jak przekonać najbliższych, żeby ktoś pozwolił zrobić sobie tatuaż. Bo często bywa tak, że rodzic na przykład nie chce, żeby dziecko sobie zrobiło ten tatuaż, albo partner, tak? Mąż nie chce, żeby żona, tak? Takiego czegoś nie może być. Dlatego ja takie filmy też miałem na moim kanale i później dostałem info zwrotne, że faktycznie dzięki moim filmom partner poluzował, rodzic bardziej był przekonany do tatuażu lub ktoś sam był przekonany do danego tatuażu lub dowiedział się więcej o gojeniu, więcej o samym przebiegu. Jeżeli oglądasz ten film pierwszy raz, zachęcam Ciebie, żebyś wszedł na inne filmy na kanale. Te starsze też, bo te są bardzo fajne, one mają sporą oglądalność. Wejdź na Projekt Inc. na Instagramie, wejdź na Projekt Inc. na Facebooku i nawet na TikToku jestem aktywny. Zobacz sobie wszystko, co powinieneś wiedzieć, jest w opisie. I teraz przejdźmy do tematu moich tatuaży. Okej, może nie będę teraz opowiadał po kolei według tatuaży, kiedy zostały wykonane, ale postaram się to szybko, zwięźle i na temat Wam przedstawić. Tutaj mam wykonaną moją datę urodzin. Będę się posługiwał też lustrem, żeby widzieć, co ja tu w ogóle mam. Moja data urodzin, która została wykonana przez Tomka Krysia jakieś 3-4 lata temu. Tutaj mam taką jaskółkę z gwiazdkami, została wykonana przez Ogona lata temu. Tutaj był jeden z pierwszych tatuaży wykonany i to było wykonywane w czasach, gdy brało się katalogi do ręki lub jakieś wzory z internetu i się po prostu robiło. I tam się nie patrzyło na to, czy to jest czyjeś, czy nie. Po prostu się to robiło. Taka diablica. Później mi tego było za mało, sobie dorobiłem to.
to robiłem sobie to. I później w tym miejscu był też nietopero smok, ale już go nie ma. To zostało wszystkie zrobione przez ogona, oprócz dłoni. Dłoń została zrobiona przez Tomasza Krysia. Tutaj na początku ja sobie zrobiłem sam ten napis Alex. Alex to mój syn. Zrobiłem sobie sam, a później musiał dobić Tomek Kryś, bo było zbyt płytko wbite, bo wiadomo, samemu to boli. Tutaj A, to był mój pierwszy tatuaż na dłoni. Kurczę, wielce, mocno oczekiwany moment, tatuaż na dłoni. A z tym znaku Zodiaku, to jest taka skrzynia, z której wychodzą marzenia. Tutaj mam takiego diabełka na embrionie, tutaj mam takie cuda. Ja nawet nie wiem, jak to nazwać, bo to po prostu było robione. Tutaj mam serce z wstęgami, czekam na moment, aż coś tam wpiszę. Rybka, koi, kostki. To było tutaj sklejane. Tutaj to było dosłownie sklejany tatuaż po tatuażu. Tutaj to nie ma jakiegoś głębszego sensu. Anioł na róży. Ja sobie robiłem róże, zanim to było modne. Przejdźmy na drugą stronę. Tutaj mam robioną zimową damę przez Maćka N z Osowy. To było robione bodajże w 2015 roku, to mogło być coś tak 14. Nie, 15, nie, 14. W 2014 roku jeszcze w Inkognito jak pracował. To zostało zrobione przez Mateusza Januszka, tak zwanego Janka. Wtedy jeszcze pracował w Mr. One to Tattoo w Płocku, teraz ma swoje własne studio. To zostało wykonane przez Ogona, ta maszynka też została wykonana przez Ogona. To wiadomo, to też są kopie czyjś prac niestety, ale to było robione tak dawno temu. No co zrobisz? Nic nie poradzę. Oko wykonane przez Maćka Enzosowy. I teraz przejdźmy na plecy. Niedawno na plecach nie było jeszcze nic. A teraz po waszej prawej stronie mamy Alexa. Czapeczka z datą 2016, bo wtedy był urodzony. To zostało zakawerowane i to wykonała Asia Zielińska na Tattoo Konwencie w Katowicach w 2018 roku. Później wjechał herb Bayernu Monachium. Został wykonany przez Jakuba Cerfa Sadanowicza w czerwcu 2019 roku, czyli nagrywając ten film rok temu. Później wjechał po lewej stronie wodospad na czaszce wykonany przez Oziego, Daniel Paprota z Forge of Colors w Chorzowie. Ten odcinek, jak to zostało wykonane, ten tatuaż cały, możecie zobaczyć też na tym kanale, link znajdziecie w opisie. Co ja tam jeszcze mam? Na tej głowie mam 57 tutaj. Mam 57 na szyi i na głowie, bo po prostu lubię liczbę 57. Zostało to wykonane przez Tomasza Krysia. I to by było... O! Słuchajcie, tutaj jeszcze mamy świat, widzicie? Świat został wykonany przez Piotrka Janusa, tak zwanego Ogona. Też dawno, dawno temu. Ja mam sporo tatuaży pod Ogona. I wszystkie darzę niesamowitą sympatią. Ja tak patrzę, co ja tu jeszcze mam, bo... Zobaczcie sobie. Masz jeszcze te chińskie... A właśnie! Ale mam... Spadł mikrofon. Jeszcze mam właśnie te chińskie znaki. Ten znaczek był pierwszym znaczkiem, który ja sobie wykonałem. Chwilę później wykonałem sobie jeszcze ten i te płomienie. Tak? Tak to było właśnie zrobione. Odpadł mi mikrofon, bo był przyczepiony do włosa. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać. Zobaczcie sobie. To są tatuaże robione... No, pierwsze tatuaże były robione w 2005, później w 2006, co roku coś dochodziło. Są mega stare. To są tatuaże, które mam do góry. Zaraz pokażę wam tatuaże, które mam na dole. Była góra, teraz pokażę wam dół, który poniekąd wytatuowałem sobie sam. Lecimy. Kurczę, mam tego tyle. Dobra. Patrzcie tutaj. Tu jest tribal, który wykonał mi ogon dawno, dawno temu, mega dawno. Tutaj sam sobie zrobiłem napis Asia. Chyba w 2013 roku, moja żona. Tutaj jest gwiazdkę, sobie też sam zrobiłem. Tu są róże Borneo. Tutaj mam takie cudo od Łukasza Sajlasa Nowickiego, robione jeszcze w Katowicach. Tu sam coś kombinowałem. Tu mam kota, bo uwielbiam koty od Szabli. Szabla teraz dziara w Nowym Jorku, wtedy tatuowała w warszawskiej Laondzie. Tu mam Nokia 3310, którą zrobiłem sobie sam. Tutaj mam napis Projekt Ink, który zrobiłem sobie sam. Tutaj mam logo Rammsteinu, który zrobiłem sobie sam.
pizzę zrobiłem sobie tą sam. Tutaj mam misia od Maurycego Szymczaka robione na Tatu Fest w Krakowie bodajże w 2018 roku. Tutaj mam Raft Millera robiony na łódzkim Tatu Days bodajże w 2019, tak? Czy 18? Nie pamiętam teraz. Kot robiony przez Karola Rybakowskiego. Serducho robione na tym samym konwencie co Raft Miller przez Pawła Rydducha. Ten old school tu jest zrobiony przez Alexa, tak zwany Dirt Gear Alex z Opola, z Krapkowic. Te nogi są robione na opolskim Tatu Expo przez Urszulę Skanie, tak? Sync Up Tatu, tak? Dobrze mówię? No, to jest to. Kolejna sprawa jest, tutaj mam robione, tu się trochę powylewało, też mega stare, robione przez Tomka Krysia z albumu Meteora Linkin Park. To też jest stary tatuaż robiony w 2015 roku. Tutaj mam tak zwane też nowoczesne logo Linkin Park, robione chyba w 2016 roku, a tu już Chestera sobie zrobiłem pośmiertnie w takiej stylistyce. In Pizza We Trust jest zrobione przez Tomasza Krysia, a ten Janusz, który maluje trzyramiennego kuktasa bardziej, zostało zrobione na specjalny projekt, na specjalny film, który był wykonywany w Tatu 13 w Opolu. Patryk Sudiga, mój serdeczny kolega z kanału, rozpoczął, a Marek Kubic i Tomasz Kryś dokończyli. Ten film możecie zobaczyć też na kanale YouTube'owym, link w opisie. To jest to. Także jak widzicie, mamy tutaj dosyć dużo tych... Czekaj, czy ja czegoś nie zapomniałem? No chyba nie. No, to by było wszystko na chwilę obecną. Mamy czerwiec 2020 roku. Tak? Czerwiec jest, nie? No. I ten. To by było tyle. Dajcie w komentarzu znać, jak Wam się moje tatuaże podobają. Obserwujcie projekt na Instagramie, na Facebooku. Wszystkie informacje macie w opisie. Dziękuję Wam bardzo. I jeżeli Wam się to spodobało, po prostu udostępniajcie, komentujcie.